Na program zaprasza McDonald's. Dzień dobry, tak jak wspominałem, jesteśmy w naszym ciepłym, przestronnym, milutkim Hyundai'u. Naprawdę jest rzeźko, opowiadałem o pogodzie, moje drogie panie. Wow, to będzie dobry dzień. Z zera tak wejść do ciepłego pomieszczenia to jest przyjemne, a będziemy dzisiaj rozmawiali o przyjemnych rzeczach. Grudzień to czas podsumowań, grudzień to również czas świętowania, a jest co świętować. Naprawdę, wielki, wielki sukces w fundacji Ronalda McDonalda, działającej 20 lat na terenie Polski, robiącej fenomenalne rzeczy i trzymającej hasło, aby rodzina mogła być razem. I to jest chyba główne założenie. Witam w naszym mobilnym studio panią Katarzynę Rodziewicz, prezeskę fundacji Ronalda McDonalda. Dzień dobry. Cześć, witaj, dzień dobry. I panią Martę Bąkowską, pracownia psychologii zdrowia w Centrum Zdrowia Dziecka. Poczekajcie, muszę wyjechać. Jestem. Opowiadamy o sukcesie. Opowiadamy o wielu rzeczach, o których dzisiaj będę starał się zapytać. Na pewno profilaktyka naszych małych pacjentów, na pewno łóżka, na pewno pokoje rodzinne, ale to, co takie najfajniejsze, taka korona, jeżeli mogę powiedzieć, o całej organizacji, to domy. Czym są domy fundacji? Czym, co się znajduje i kto może z nich korzystać? Domy Ronalda McDonalda to jest ten główny program fundacji Ronalda McDonalda na całym świecie. Mhm. One powstają przy i istnieją i wspierają 99% największych szpitali pediatrycznych świata. Jest ich blisko 400 i służą tym dzieciom i tym rodzinom, które najdłużej potrzebują opieki szpitalnej i najdłużej są w procesie leczenia. Polska ma dwa domy. Krakowski od 7 lat dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu i warszawski od ubiegłego roku w kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy najnowocześniejszym polskim szpitalu pediatrycznym. Mamy co świętować, dobrze wprowadziłem w temat. Mamy absolutnie co świętować i jak mamy co świętować, to możemy mówić o wyzwaniach, możemy mówić o tym, co się wydarzy w przyszłości, bo dwa domy to jest taki początek, a my mówimy jako fundacja, aby rodzina mogła być razem i tutaj chodzi o całą ideę opieki nad rodziną małego pacjenta, tak żeby dziecko miało absolutne poczucie bliskości, więzi, spokoju, bezpieczeństwa, rodzinności, a to zapewniają rodzina obok i dom. Pani prezes, ile rodzin, ile osób skorzystało od 2015 z Krakowa i od 2021? Czy macie takie dane, ile osób oczywiście otrzymało tak pomoc, bo to jest wymierna pomoc? Oczywiście, że tu tak. Tu w lewo, przepraszam. Dzięki Mati, proszę. Pomaga mi, to jest mój support, taka dobra dusza, żebyśmy nie zrobili sobie tutaj krzywdy. Do Krakowa na obwodnicę też w lewo, wobec czego najpierw krakowski dom to blisko 600 rodzin, warszawski dom od roku prawie 200 rodzin, ale zapytaj, jak długo trwają pobyty, bo to jest ważniejsze. Czy jest jakiś rekordowy pobyt? Ktoś był, nie masz wiem, rację. Zaryzykuje 300, tak. 200, 250, bo liczymy tutaj dni, tak, tak chyba należy powiedzieć. Nie wiem, czy mogę użyć słowa statystykę. Tak? Są rodziny, które były, przeszło albo niecały rok w domu? 382 dni to jest ten najdłuższy pobyt w domu krakowskim i ja zawsze pytam tak, czy ktoś się z nas umie spakować na 382 dni wyjazdu z własnego domu? Czy potrafimy zabrać tyle rzeczy dla siebie, dla dziecka, dla rodzeństwa dziecka, nie wiem, dla babci, dla męża? Jak to w ogóle zaplanować? Logistyka, inaczej, choroba najczęściej nas zaskakuje. Logistyka w takich sytuacjach jest praktycznie niewykonalna. A chciałem się zapytać o wsparcie. Jak faktycznie rodzina może pomóc choremu dziecku? Widzę w lusterku wstecznym, więc tak będę spoglądał na panią. I jak ważna jest pomoc psychologa w trakcie choroby? No właśnie, o ile w ogóle hospitalizacja czy choroba jest ogromnym stresem dla rodziny i następuje zwykle wtedy taka mobilizacja sił psychofizycznych i bardzo często jest tak, że jeżeli ta choroba jest krótkotrwała, no to rodzina wraca sobie do domu i wtedy mówi, o, w końcu możemy sobie pozwolić na regenerację, na odpoczynek. To był trudny czas, jak sobie tak myślą na przykład o tym wstecz. Natomiast choroba przewlekła, to rzeczywiście to jest bardzo, bardzo specyficzna sytuacja.
wymagająca, no rozłożona w czasie i wymagająca tak naprawdę rozłożenia tych sił psychofizycznych na dłuższy okres czasu. I tutaj sama taka rodzina, rodzice, to jest za mało, tak? Tutaj bardzo często wymaga to zaangażowania właśnie dalszej rodziny, dziadków, ale też innych bliskich, niejednokrotnie też sąsiadów. I to, co tutaj Kasiu, ty powiedziałaś, że no to jest życie poza domem, czyli wyrwanie z tego bezpiecznego otoczenia, z naszej bezpiecznej przestrzeni, ale też życie na walizkach. No bo nie da się rzeczywiście tak przenieść wszystkiego, tym bardziej, że cała rodzina się nie przeniesie do szpitala. Na czas nie wiadomo jak długi. Oczywiście. Na czas nie wiadomo jak długi. Pani prezes, rozmawiamy o fantastycznej idei. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Jak pani powiedziała, że jest ponad 400 domów na całym świecie, tak? W każdym są dzisiaj polskie rodziny. I chciałem się zapytać, a jakie plany ma fundacja? Mam nadzieję, że budujemy dalej. Budujemy oczywiście dalej, bo to jest taki program, który w chwili, gdy powstaje pierwszy dom w danym kraju, a Polska ma pierwszy dom od 2007 roku, to najlepsze zespoły medyczne, specjaliści w dziedzinie pediatrii natychmiast widzą, jaka to jest ogromna pomoc i wsparcie dla sytuacji medycznej szpitala, przy którym dom powstaje. Stąd kolejne domy są oczywiście bardzo potrzebne, ale ten trzeci, który zaczniemy budować, 12 grudnia podpiszemy list intencyjny z Instytutem Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, ze szpitalem, w którym Marta jest psychologiem. I trzeci dom miał powstać w Gdańsku, ale w związku z wybuchem wojny w Ukrainie powstanie dla pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka, ponieważ ten szpital wziął na siebie tą pierwszą pomoc dla rodzin ukraińskich. Pamiętajmy, że te dzieci przez lata będą potrzebowały pomocy bezpiecznego, absolutnie przewidywalnego systemu opieki medycznej. W Ukrainie wojna się skończy, ale jak szybko ruszą wszystkie ich, te najbardziej wysublimowane, najtrudniejsze procedury, tego nie wie dzisiaj nikt. Dlatego oczekiwanie na przykład na przeszczep szpiku, które zawsze wymaga czasu, dzięki domom Ronalda McDonalda jest zupełnie innym procesem, niż gdy nie ma się gdzie mieszkać. W nieprzewidywalnej perspektywie nie umie się powiedzieć, co się w naszym życiu wydarzy. Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje dom, także dlatego, że pomaga zawsze bezpłatnie. Zobacz, bez stresu ekonomicznego. Wyjeżdża się do obcego miasta, wchodzi się w ten proces leczenia, zabiera się ze sobą rodzinę, rodzeństwo, męża. I jeszcze kogoś z rodziny być może do pomocy i ma się ten spokój psychiczny, no i czy to wszystko będzie trwało tak długo, jak potrzeba. Też powiedziała odnośnie Ukraińców, no pamiętajmy, że te dzieciaki, bo mówimy tutaj o dzieciach, wracają z potężną traumą wojenną i ta bliskość dzięki domom fundacji, no daje im chyba taki dodatkowy bodziec. Ja się chciałem zapytać, czy właśnie obecność bliskich, rodziny, czy to pomaga w takim procesie leczenia, jeżeli mogę tak to nazwać? Daje takie poczucie bezpieczeństwa? Zobaczcie, my tak naprawdę, jeśli nawet dorosły człowiek zachoruje, to potrzebuje bliskich do zdrowienia, prawda? A co dopiero dziecko? Tak, jak najbardziej są nawet takie badania, które pokazują, że ta bliskość, nawet takie proste trzymanie za rękę, w przypadku dziecka przytulenie i taka obecność tego stałego opiekuna, którym dziecko ma bezpieczną więź, no jest kluczem do tego dobrostanu psychicznego i do tego, żeby to zdrowienie, to leczenie przebiegało jak najlepiej, tak? Więc jeszcze pamiętajmy o tym, że choroba tak naprawdę jest takim ryzykiem naderwania tych więzi bezpiecznych, no bo jeżeli dziecko przebywa kilka miesięcy w szpitalu, a to jest malutkie dziecko i jest wyrwane, oderwane, nawet przebywa z jednym opiekunem, ale jest oderwane, nie wiem, od taty, od babci, od dziadka, od rodzeństwa, no to myślę sobie, że taka idea takich domów no jest o tyle fantastyczna, że można przynajmniej dziecku dać namiastkę jakichś takich rytuałów domowych, tak? I myślę sobie, że oczywiście w dzisiejszych czasach no, szpitale zapewniają możliwość obecności opiekuna, wręcz jest to no, niewyobrażalne, żeby tego opiekuna nie było z tą wiedzą psychologiczną, którą mamy w szpitalu i rodzice rzeczywiście mają, starają się różni darczyńcy zapewnić jak najlepsze warunki, ale taka idea domu o tyle mi jako psychologowi dziecięcemu się bardzo podoba, że ja w pracy z dziećmi obserwuję, z dziećmi i rodzicami, że bardzo często takim jedną z głównych problemów, które są przy takiej długotrwałej hospitalizacji, to jest brak intymności. Taki brak intymności do rozmowy, do właśnie przytulenia się, do swobodnej jakby ekspresji emocji, w tym smutku, płaczu. I
taki dom może dać namiastkę rodzicom i dzieci, żeby oni się poczuli, dzieciom, żeby oni się poczuli właśnie jak w domu, żeby mogli odpuścić, żeby mogli zachowywać się swobodnie, nie, bo w szpitalu dziecko jest non-stop i rodzice z kimś dzieli tą przestrzeń, z innymi rodzicami. Mhm. Tak, ciągle jest personel medyczny, więc zobaczcie, no w ogóle zmiana otoczenia, tak, no co jest najczęstszym problemem, jak chorujemy? Nawet jeżeli jesteśmy w domu, to po tej chorobie często mówimy, Boże, muszę wyjść, muszę zmienić otoczenie i dlatego ta zmiana otoczenia, nawet ten nocleg właśnie w jakimś takim wygodnym łóżku, ale w takiej swobodzie, w bliskości, no myślę sobie tutaj nawet o relacjach partnerskich, tak? No bo jeżeli dziecko choruje... Dokładnie, bo dom to są wszystkie parametry domu, tak, to ten fundament życia. Tak, w postaci partnerów. Wszystkie alfabetu, od A do S i do końca. Pani prezes, zanim zapytam, jak my możemy pomóc, normalni ludzie, którzy chcieliby się zaangażować w taką akcję, chciałem się zapytać, co jeszcze, bo domy, fantastyczna idea, ale tego jest więcej. Fundacja naprawdę przez 20 lat swojego funkcjonowania na rynku polskim zrobiła i robi bardzo dużo dobrych rzeczy. To ponad 80 tysięcy bezpłatnych badań nienowotworom u dzieci, czyli kompleksowe USG dla dzieci, 9 miesięcy, 6 lat, których cały czas nie mamy w koszyku świadczeń dla każdego rodzica dziecka. A to w mobilnej wersji. Mobilna klinika jeżdżąca. Tak, no, znana w Stanach, znana świetnie w Kanadzie, w Australii, mm-hmm. gdzie rodzica od specjalisty dzieli dystans, odległość. Mm-hmm. Wydawałoby się, że na terenie Polski no, coś takiego jak wykluczenie transportowe nie będzie a miało. Jednak. A jednak bardzo wielu rodziców ma więcej niż 100 km do lekarza specjalisty, czasem nawet do pediatry, nie mówiąc o radiologu dziecięcym czy o innych specjalistach. To pokoje rodzinne, czyli dom na terenie szpitala, pokój rodzinny z salonem, taki jaki znamy z własnego domu, zapewniający ten element intymności, rodzinności, możliwości pobycia w domowej kuchni, w domowej przestrzeni, cały czas będąc na oddziale w szpitalu. No i łóżka dla rodzica. No wydawałoby się, że to po prostu taki fundament idei opieki nad całą rodziną dziecka hospitalizowanego i zapewnienia dziecku bliskości. Bo wiecie, my bardzo często mówimy, że choroba ma prawo być wyzwaniem. No ale nie może być dla dziecka traumą. Od tego my dorośli, odpowiedzialni dorośli jesteśmy, żeby zadbać o poczucie bezpieczeństwa, bliskości, emocje dziecka. Łóżko dla rodzica przy każdym łóżku dziecka to jest ten nasz bardzo fundamentalny projekt, który trafia nie tylko do szpitali uniwersyteckich, specjalistycznych, ale do każdego szpitala takiego, gdzie oddział dziecięcy liczy kilka łóżek. On nie jest wielołóżkowy, bo to jest szpital miejski, powiatowy. To jest to miejsce, do którego się idzie z dzieckiem, bo jest przeziębienie, bo jest rotawirus, bo jest wczesna diagnostyka. No tam także warunki muszą być na miarę XXI wieku. Słuchajcie, myślę, że w ogóle gdybyśmy byli bardziej zaangażowani w markę publiczna medycyna pediatryczna, bo to jest skarb narodowy. Mamy doskonałych lekarzy, mamy świetne zespoły. Brakuje tylko takiego społecznego zaangażowania, ale wszystkie fundacje, NGOsy, które działają na rzecz publicznej medycyny pediatrycznej, z drugiej strony potwierdzają, że dla nas społecznie to jest bardzo ważny cel, bo mamy wolontariuszy, bo mamy donatorów, bo mamy ludzi, którzy chcą pomagać. No i teraz wprost do odpowiedzi na twoje pytanie, jak, kto i kiedy. Oczywiście, każdy, bo grudzień jest chyba dobrym momentem, idealnym miesiącem. Tak, każdy miesiąc jest dobry, ale uwaga. W najbliższy weekend, jutro i pojutrze, w kolejny weekend... 3, 4, 10, 11. Każda restauracja McDonald's w Polsce zmienia się w ambasadę pomagania publicznej medycynie pediatrycznej Fundacji Ronalda McDonalda. Złotówka z każdej porcji frytek bezpośrednio do fundacji na nasze programy. My jesteśmy niezarobkową organizacją pożytku publicznego i wszystkie nasze programy służą rodzinom i dzieciom bezpłatnie. Pamiętajmy o rozliczeniach podatkowych. Przecież od stycznia do kwietnia możemy dysponować naszym 1,5% podatku. Pamiętajmy o donacjach finansowych. Pamiętajmy o wolontariacie. Każdy, kto ma do szpitala po drodze, może tam włożyć głowę, jeśli jest zdrowym dorosłym i zapytać, jak może pomóc. Jeśli w szpitalu jest organizacja, i to nie zawsze jesteśmy my. Jeśli jest po prostu organizacja pożytku publicznego, naprawdę można dużo zrobić, żeby poprawić warunki pobytu dziecka i rodziny w szpitalu. Musimy pamiętać, że nie każdy w szpitalu mieszka w mieście, w którym jest szpital.
Każda mama, każdy tata, każdy rodzic, który przyjeżdża z daleka, ma prawo czuć się obco, ma prawo nie wiedzieć, nie ogarniać rzeczywistości. Mhm. Pomoc wolontariusza może naprawdę zdjąć z głowy masę problemów, odpowiedzieć na szereg pytań. No a potem edukacja, zabawa, inspiracja dla dzieci. Normalność w ciężkim momencie. Dorosły z pomysłem, mający kontakt z dzieckiem, potrafi mu pięknie wypełnić czas i pozwolić w tym samym momencie rodzicowi odpocząć. Pani psycholog, ja mam jedno pytanie, bo przygotowując się do materiału, przeczytałem jedną rzecz. Najpierw musisz zadbać o swoje zdrowie, o swój komfort, żeby później pomagać innym. To jest bardzo ważne. Potrzeby dziecka stawiamy na pierwszym miejscu, ale o czym tutaj rozmawiamy, nawet jakby my, psychologowie, nie bylibyśmy tak skuteczni, gdyby nie były zaspokojone te podstawowe potrzeby. Takie podstawowe jak sen, odpoczynek, jedzenie, komfort. Ci rodzice też są skłonni chętniej korzystać z pomocy, wsparcia psychologicznego w sytuacji, kiedy te potrzeby są zaspokojone. Ja się cieszę, że my jako psychologowie dziecięcy nie musimy to już uświadamiać, walczyć o to, że to zaczyna być taką normą, że właśnie takie działania, takie inicjatywy są podejmowane, że społeczeństwo coraz bardziej ma świadomość takich potrzeb i że każdy może właśnie mieć wkład w to, prawda? Że to nie jest tak, że ten dom jest budowany tylko po prostu tak tutaj przez fundację, tylko że każdy człowiek może przyczynić się do tego, żeby poprawić ten komfort. Bardzo dziękuję. Marta Bąkowska, psycholog Centrum Zdrowia Dziecka. Dziękuję i bardzo. Pani prezes, to jest naprawdę na bardzo, bardzo fajne właśnie. Mac Happy Day to jest... Zapraszamy, naprawdę. Każdy może pomóc, każdy może być donatorem. To jest takie potwierdzenie, taki stempel dla ludzi, którzy pracują w fundacji. Przecież to są różni ludzie. To są lekarze, to są wolontariusze, to są naukowcy. To są rodzice na sam koniec, odpowiedzialni dorośli. To jest taki stempel, to jest ważne. Macie fenomenalną energię, drogie panie, już od rana jak się widzieliśmy, ja wiedziałem, że to będzie dobre, bo to buduje, bo jakby to dziwnie nie zabrzmiało. Dzisiaj, jak jesteśmy w takim bezpiecznym miejscu sami, czujemy się, że nasze dzieci są zdrowe, my mamy wszystko poukładane w życiu, to niestety... Ale to jest taka zapobiegliwość. Dokładnie tak, to dzisiaj się może zmienić. Dzisiaj to zróbmy, żeby wszystko... Brawo. Miało odpowiedni standard, gdybyśmy mieli potrzebę, żeby z tego skorzystać. Bardzo dziękuję. Katarzyna Rodziewicz, prezeska Fundacji Ronalda McDonalda Polska. 20 lat na rynku, wielkie rzeczy, misyjność. Naprawdę pomagajmy, zastanówmy się, taka minutka na refleksję, że dzisiaj nas to nie dotyczy. Kiedyś może zróbmy po prostu coś dobrego. A grudzień, tak jak wspominaliśmy, jest fantastycznym momentem, miesiącem. 3, 4 i 10, 11. Każda złotówka z każdej frytki, bez względu, czy w zestawie, czy nie, czy kupione indywidualnie, trafia do fundacji i pomaga. Bardzo dziękujemy. Nisko się kłaniam. Bardzo panią dziękuję. Na program zaprosił McDonald's.